Tak, 17 do końca i nasza ciuchcia osiągnęła już swoje pełne tempo. 112 na ćwierćnutę i jedziemy dalej. Słuchajcie, w takcie 17 mamy dynamikę mezzo forte, czyli dosyć głośno, średnio głośno. Cały czas jest ten sam rodzaj smyczkowania, czyli mamy dwie ósemki pod łukiem i dwie osobno. Także to jest taki rodzaj smyczkowania, który możecie sobie łatwo poćwiczyć na różnych strunach. Czyli dwie ósemki są pod łukiem i dwie osobno. Pamiętajcie, żeby nie podrzucać smyczka, bo nie jest to zapisane w nutach, czyli te dźwięki powinny być oddzielane, ale raczej gładko. Dobrze? Zaczynamy od taktu 17 i pilnujcie techniki przygotowawczej. Ona się będzie pojawiać, ja zaraz Wam pokażę gdzie. Stawiamy zatem trzeci palec na D strunie i gramy. Tutaj powinniśmy przygotować palce. To jest takt 19. Czyli zostawiamy pierwszy palec na strunie. Podobnie jest dalej, trzeci i drugi. Zostawiamy pierwszy na strunie. Uwaga, tutaj trzeci palec na dwóch strunach. Jesteśmy dalej, takt 33, nieco inna melodia. I uwaga, tam będzie zmyłka, bo w takcie 35 mamy inny, jeden raz pojawia się inne smyczkowanie. Także nie dajcie się zwieść. Wstawiamy pierwszy i czwarty palec i... I znowu normalnie. Tutaj jest dosyć ważne, żeby w takcie 40 podczas pustej struny w 39 już ustawić rękę nad struną A, czyli... I znowu mezzo piano, tak jak w takcie 9. W pauzie oczywiście przygotowujemy trzeci palec dla taktu 49 i mezzo forte. Znowu trzeci na dwóch strunach. Ostatni dźwięk to flażolet na strunie G, tam gdzie normalnie byłby trzeci palec, nieco wyżej, oczywiście delikatnie dotykamy strunę i mamy flażolet, który właśnie jest zapisany na samym końcu. Mam nadzieję, że pomogłam Wam w czytaniu i poćwiczeniu tego utworu. Ja życzę Wam dużo przyjemności i do zobaczenia wkrótce.